A czemu nie wierzy pan Tuskowi? A dlaczego miałbym uwierzyć? To jest kłamstwo. Nie, ale to jest kłamstwo. Wielokrotnie w bardzo wielu sprawach. Jakich? Dlaczego miałbym uwierzyć? Zapowiedzi własnego rządu, realizacji polityki. No w poprzedniej kadencji, jak rządził, mówił, że wyrzuci z rządu każdego, kto zdecyduje się podwyższyć podatki. Po czym podwyższył wielokrotnie wiele podatków, niektóre z nich mają podwyższone do dziś. Nigdy za to nie wyrzucił nikogo ze swojego rządu. Ale jak sądzę, w kwestii Pegasusa ta sprawa jest bardzo łatwo weryfikowalna. Jeżeli zaproponował przekazanie dokumentów, dlaczego pani tak sądzi? No bo ma być opublikowana lista osób podsłuchiwanych. No to nie sądzę, żeby oni sobie jak królika z kapelusza wyciągnęli te nazwiska. W polityce liczy się to, co kto zrobił, a nie to, co kto gada. Ja mogę pani wyjąć tę kartkę, napiszę pani listę i powiem, o to jest lista. Widzi pani, dostałem ją od mojego bardzo wysoko postawionego informatora ze służb. Ale tak działają politycy. Działanie. Tak działają politycy. To pan też tak działa? No przecież Tusk ostatnio, ja się staram tak nie działać, ale moim zdaniem jestem wyjątkiem. Na przykład Tusk powiedział... Bardzo skromnym zresztą. Nie wiem, czy skromnym. Mam nadzieję, że jest więcej takich osób.